Witam Was bardzo serdecznie w trzeciej części tego cyklu w tym miesiącu, czyli 5 słówek i 2 idiomy na tydzień, takie cotygodniowej porcji. Przechodzimy do Marii. Pierwszy czasownik, który wylosowałem, to jest czasownik rąbać. On ma też swoje znaczenie, też jako uderzać. Jaki to jest czasownik? Hauen. Hauen. Jego formy podstawowe czasu przeszłego to jest hauen, hip, gehauen. Rąbać, czyli możecie tutaj jakby synonimowo postawić czasownik schlagen i one są równoznaczne. Kolejne słówko to jest para. Najczęściej w kontekście para wodna. Wiem, jak jest para? Dampf. Der Dampf. To jest para. Wasserdampf. Para wodna. Bo ten przedrostek Wasser określa parę. Wodna para. Wasserdampf. Tutaj pasowałoby też wspomnieć takie coś jak Dampfschiff, czyli parostatek. Statek parowy stricte. Bo jest coś takiego jak Dampfer. I to jest parostatek. Bo wszystko się opiera na słowie Dampf, jako para. Taki zwrot, który można by połączyć z rzeczownikiem Dampf, to jest Ablassen, czyli spuścić parę. Nie? To może dotyczyć też takiego, wiecie, że ktoś jest wkurzony, zdenerwowany i spuścił parę, w sensie odeszło mu. Odeszła ta wściekłość, odeszła ta złość. To jakiś taki stan emocjonalny. Uszedł z człowieka jak z pary, nie? Jak para z kotła, nie? A propos kocioł, jak jest kocioł? Der Kessel. Kolejne słówko to jest słówko, które przetłumaczymy dalej istnieć. Czyli weiterbestehen. Weiterbestehen. W jakim kontekście? Na przykład te problemy istnieją dalej, nie? Ktoś próbowano je rozwiązać. Man hat versucht, die Probleme zu lösen. Es hat es aber nicht geklappt. Deswegen, die Probleme bestehen weiter. Die Probleme bestehen weiter. Dalej istnieją. Albo w czasie przyszłym będą dalej istnieć. Die Probleme werden weiter bestehen. Kolejne słówko. Wylosowałem słowo, takie ziarenko do jedzenia. Pistacja. Die Pistazien, tak to czytamy. Die Pistazien essen, die Pistazien mögen. Możemy dołożyć oczywiście do smaków, nie? Pistazien ice cream. Kolejne słowo, zwrot, to jest bez śladu. Można na przykład verschwinden, zniknąć bez śladu. Spurlos, spurlos. Pamiętajcie, że przymiotniki, które na końcu mają los, oznaczają, że tego składnika, tego właśnie, tego szpuła tam nie ma. Czyli spurlos to jest coś, co nie ma śladu. Spurlos, na przykład verschwinden. Natomiast, żebyście wiedzieli, pochodzi to wszystko od rzeczownika spur, die spur, oznaczający ślad. I w związku z tym rzeczownikiem mam dwa idiomy dla Was. Pierwszy idiom, taki idiomatyczny zwrot. Na przykład ktoś Was pyta, zadaje pytanie: Bist du müde? Bist du vielleicht müde? Czy jesteś może zmęczony? A Wy mówicie: Nicht die Spur. Też widziałem wersję keine Spur. Dajcie komentarze, które wersje są dobrze. W sensie ani śladu tego zmęczenia, ani trochę. Tak bym to przetłumaczył na taki dobry polski. Ani trochę, jesteś zmęczony, ani trochę. Czyli zupełnie świeżość, możemy dalej działać, dalej iść, dalej coś robić. Fajne, nie? Nicht die Spur. I ktoś wandelt, na przykład jemand wandelt auf meine Spur, oznacza to, że ktoś idzie moimi śladami. Ktoś idzie za mną, w sensie naśladuje mnie. Nie tylko w kwestii dosłownie, że idzie za mną, tylko że naśladuje mnie to, co ja robię, to on też to robi. Nie? Ktoś... dajcie mi propozycję, jak to w komentarze, jak to można przetłumaczyć tam na polski. Podążać czyimiś śladami, iść za kimś, śledzić kogoś, to wiecie. No, wszystko w takiej abstrakcyjnej formie. Nie? Pamiętajcie też, że die Spur to jest też... pasmo w kontekście na przykład autostrady, że autostrada ma dwa pasma, nie? I wtedy mówimy Autobahn hat zwei Spuren albo Autobahn hat vier Spuren. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Dziękuję, że dobrnęliście do tego momentu, chociaż film mi się wydaje, że jest dosyć krótkawy. Mimo wszystko dzięki. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się ciepło, zwłaszcza tej zimy. Hej!